Czuwajcie, z tej strony Lykosia i po prawie miesięcznej przerwie stwierdziłam, że przychodzę do Was z kolejnym EKZ-em. Tym razem będzie on o ogniskach obrzędowych i o kominkach. Serdecznie Was zapraszam. Kominek. Jest idealny, żeby porozmawiać sobie na troszkę poważniejsze tematy niż to, jakie zwierzątka lubimy oraz troszkę coś innego niż wspólna zabawa i śpiewanie dzikich piosenek, które niekoniecznie muszą być harcerskie, mogą to być też klasyczne polskie piosenki przy ognisku. Na czym to polega? No więc tak jak już powiedziałam, na kominku możecie pogadać sobie o czymś, co jest bardziej poważniejsze niż śmieszkowe. Na przykład na takim kominku możecie sobie pogadać o prawie harcerskim, nie tylko o całym prawie. Możecie na przykład zrobić serię 10 kominków i omówić każde z 10 praw harcerskich na każdym kolejnym kominku i zrobić 11, na którym między sobą wymienicie się pytaniem, a waszym zdaniem, jakie powinno być kolejne prawo harcerskie. Możecie też porozmawiać o przyjaźni, o relacjach, może jeżeli macie w zastępie osoby, które zaczynają się po raz pierwszy zakochiwać. Porozmawiać o tym, czym jest tak naprawdę miłość. Możecie też porozmawiać sobie o celach i marzeniach, jakie macie w życiu oraz jakie są wasze cele i marzenia harcerskie, bo niekoniecznie te dwa aspekty muszą się łączyć. Wręcz przeciwnie, u większości ludzi cel życiowy jest zupełnie inny niż cel harcerski. Na przykład u mnie. Możecie też porozmawiać o historii Polski albo o historii harcerstwa i tak samo rozbić to na serię kilku kominków albo ognisk i wspólnie porozmawiać sobie o różnych epokach, różnych datach, o różnych wydarzeniach, rozdzielić to sobie spokojnie właśnie na kilka spotkań, a nie wciskać waszym podopiecznym nadmiar informacji na jednym kominku. Tak samo mogę wam powiedzieć, że ja zajmuję się wiarą wśród dziewczyn z mojego szczepu oraz rozwojem duchowym i ja prowadziłam dziewczynom kominek o wybaczeniu. Jeżeli było o wybaczeniu, to tak jak mówiłam, można poprowadzić kominek o wierze. Jeżeli jesteście na przykład drużyną ZHR, która deklaruje się jako drużyna osób wierzących, to jak najbardziej dobrym pomysłem będzie zrobić kominek o wierze. Można też dla młodszych osobników zrobić taki kominek, w którym powiecie o tym, jak być dobrym i wspólnie poszukacie metody, jak zarażać dobrem innych ludzi. Oraz tak samo, jeżeli zbiórka jest zbyt mało poważna, to właśnie na kominku porozmawiacie sobie na przykład o rozwoju duchowym albo o psychologii w ciele i w głowie młodej harcerki, młodego harcerza, na przykład o tym, jak walczyć w sposób dobry, a nie w sposób negatywny, z jakimiś negatywnymi komentarzami innych osób i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. To jak ja wam troszkę powiedziałam o tym, na jaki temat można sobie porozmawiać, będąc na takim kominku czy obrzędowym ognisku, to może szybko wam opowiem, jak takie kominkowanie. Powiedziałam wam pokrótce o tym, o czym możecie sobie porozmawiać na takim kominku czy ognisku, to teraz powiem wam, jak coś takiego powinno wyglądać. Bo niestety muszę wam powiedzieć, że jest to forma, która jest dosyć istotna w wychowaniu harcerskim, osobiście tak uważam. Jest to po prostu najlepsze miejsce, w którym, najlepszy moment może lepiej będzie, w którym możecie sobie na spokojnie i na poważnie porozmawiać z osobami z waszej drużyny, z waszego zastępu. No ale dobra, dobra, wracając do tematu. Jak coś takiego poprowadzić? Mogę wam jeszcze szybko powiedzieć, że u nas na świeczkowiska mówi się kominki. Ja o tym, jak prowadzić kominek, dowiedziałam się już na kursie zastępowych, ale nie zostało mi powiedziane, co warto poruszyć z takimi młodymi, 10-letnimi dziewczynami na takim na przykład pierwszym kominku. Pamiętajcie też, że 10-letnie dziewczynki mają inne potrzeby niż 10-letni chłopcy, którzy na przykład pierwszy raz pociągnęli się na zbiórkę i próbują swoich sił w harcerstwie. Tak więc musicie umieć zastanowić się nad tym, o czym akurat warto porozmawiać z waszymi podopiecznymi. No dobra, dobra. Ale od czego zacząć? Oczywiście na początku siadamy w kręgu przy świeczkowisku albo przy ognisku, które jest zgaszone. I wypowiadacie słowa, że o rozpalenie dzisiejszego kominka, świeczkowiska albo ogniska proszę tą i tą druchnę, albo tego i tego drucha. Ta osoba wstaje
zapala kominek albo ognisko i dopiero jak wszystkie świeczki się rozpalą albo całe ognisko się zapali, zaczynamy śpiewać. Ale co takiego śpiewać? To jest dobre pytanie. Wiem, że na przykład niektóre środowiska nie śpiewają niczego poza jedną piosenką i jest to Płonie ognisko. Jeżeli byście potrzebowali znaleźć u mnie na kanale jakiś repertuar piosenek obrzędowych, to dajcie mi znać w komentarzach, ja bardzo chętnie nagram wam covery piosenek obrzędowych. Mogę wam powiedzieć, że u siebie w drużynie oraz tak naprawdę we wszystkich drużynach, w których byłam gościnnie na różnych kominkach i świeczkowiskach, śpiewa się jeszcze Już rozpaliło się ognisko. No i jeżeli to już zaśpiewamy, to warto powiedzieć naszym uczestnikom ogniska albo świeczkowiska, o czym to świeczkowisko będzie. Jeżeli nie chcecie zdradzać całego tematu od razu, to możecie to powiedzieć troszkę w sposób zagadkowy, zrobić szybkie kalambury, może tabu, żeby wasza grupa docelowa zgadła, o czym będzie kominek. To teraz najważniejszy element kominka, czyli gawęda. Czym jest gawęda? To jest krótka opowieść, która ciągnie za sobą jakiś morał. Można by powiedzieć, że w Biblii mówili na to przypowieść. I właśnie, jeżeli jesteście drużyną, która deklaruje się jako chrześcijanie albo jakakolwiek inna wiara, możecie wykorzystać na przykład chrześcijanie przypowieści biblijne. Ale dobra, dobra, wracając do sedna. Co jest ważne? Ważne jest, żeby przyszykować sobie tą gawędę, żeby na świeczkowisku czy na ognisku nie skończyć mniej więcej tak. Have you ever had a dreams? Bardzo istotne jest przygotowanie wcześniej całej gawędy. Oczywiście też fajnie, jeżeli nie byłaby czytana, ale czasami się po prostu nie da, bo historia jest na przykład na tyle skomplikowana, że żeby oddać jej pełny sens, trzeba ją przeczytać. I właśnie po to szykujemy się z gawęd. Po to, żeby dokładnie przekazać sens. Ponieważ na świeczkowisku i na kominku i na ognisku mamy się czegoś nauczyć. Jeżeli historia, gawęda zostanie źle opowiedziana, to co takiego wyniosą nasze harcerki i nasi harcerzy z tego ogniska? Mam wrażenie, że ilu uczestników, tyle wersji tego kominka będzie. Tak więc lepiej uważać. Ze śmieszniejszych rzeczy mogę wam opowiedzieć akurat historię złego wysławiania się, która jest związana z przedszkolem mojego brata. Mianowicie opiekunka grupy przedszkolnej kiedyś z okazji 1 listopada powiedziała, że zabiera przedszkolaki na cmentarz, gdzie są pochowani żołnierze. No i jak już na ten cmentarz doszli, to jeden z chłopców się spytał: Ej, a ty wiesz, gdzie są ci harcerze? A ten drugi chłopiec odpowiedział: No jak to, nie wiesz? Oni się przecież pochowali! No więc tak, dosyć istotne jest o to, żebyśmy zadbali, by przekazać dokładny sens jakiejś gawędy. Okej, jak już opowiemy sobie gawędę, to pamiętajcie, jest coś takiego jak przemiana form. Jeżeli przez cały ten czas ogniska albo świeczkowiska siedzieliśmy, to czas wstać! I w tym momencie możecie sobie coś szybko zapląsać, ewentualnie rozruszać swoje gardło i zaśpiewać jakąś piosenkę. Fajnie, żeby ta piosenka była związana z kominkiem, z ogniskiem, bo po prostu zachowacie ciągłość tematu i będzie też przyjemniej, że troszkę się zmienia tematyka. Nie tylko harcerze siedzą i słuchają, ale i też na przykład właśnie ruszą własne gardło do roboty, żeby coś wspólnie zaśpiewać. Poza tym śpiewanie łączy ludzi. Okej, okay. To tak jak już wspomniałam o przemianie form, może po takiej piosence albo po pląsie warto zadbać o jakąś grę albo o jakąś zabawę. Coś krótkiego, co pomoże nam utrwalić to, co było przekazane w gawędzie oraz może nauczyć nas czegoś więcej. Tak więc na przykład warto być na taki kominek uzbrojonym w nożyczki, w kartki papieru oraz w pisaczki dla całej grupy uczestników. I na przykład jeżeli robicie kominek z historii Polski, to możecie się wspólnie pobawić w memory związane z datami Polski oraz wydarzeniami. To samo możecie zrobić z historią harcerstwa oraz wymyślić mnóstwo innych gier. Na przykład możecie się pobawić w coś takiego, że losujecie symbol, symbolikę harcerską. Jakiś na przykład krzyż albo lilijkę, w której brakuje jakiegoś elementu.
A osoba, która wylosowała dany kartonik, ma za zadanie dorysować ten brakujący element. Nie wiem, pomysłów jest. Co nie miara, pamiętajcie, żeby tą grę dostosować do wieku uczestników kominka. Mogę wam powiedzieć, że kiedyś do wiosny, czyli do drużyny, w której ja byłam, jak na ognisko obrzędowe przyszła jedna z pierwszych harcerek, która była w wiośnie, oraz nasze dawne drużynowe, to zagraliśmy w coś takiego jak wiosenne bingo. Na karteczce mieliśmy kratkę z napisanymi różnymi wydarzeniami, typu harcerka, która była na największej ilości obozów, harcerka, która jest najdłużej w drużynie i w tym momencie jest na jakiejś funkcji, harcerka, która jako jedyna drużynowa robiła ciężary, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie wszystkie harcerki, no te młodsze, rzuciły się po kartki i rozbiegły się po tych wszystkich naszych gościach kominkowych, próbując dowiedzieć się, której druhny imię należy wpisać w okienko pod wydarzenie albo czynność, i muszę wam powiedzieć, że wyszło to całkiem nieźle. Pamiętajcie, by taką grę, tak jak gawędę, przygotować wcześniej, bo w trakcie trwania gawędy czy kominka jednak potrafi nas zeżreć stres, zwłaszcza osoby, które ten kominek prowadzą. I w chwili, kiedy mieliście jakiś pomysł na coś przed kominkiem, to nagle w trakcie kominka może się okazać, że wasz mózg totalnie wyparował i nie chce współpracować. Tak więc warto tą grę przygotować wcześniej, a wtedy na pewno nie zaliczycie żadnej gafy. No okej, dobra. To jest mniej więcej tyle. Jak już po zabawie, po ostatniej części, wszyscy usiądą na ziemi dookoła ogniska czy świeczkowiska z powrotem, nadchodzi moment, żeby zakończyć to ognisko albo świeczkowisko. Jak to zrobić? Mogę wam powiedzieć, że zazwyczaj świeczkowiska i ogniska miały miejsce już wtedy, kiedy zaraz miałyśmy pójść spać albo zaraz miała się kończyć zbiórka. Tak więc takie świeczkowisko można zakończyć zwrotką płonie ognisko, czyli już do odwrotu głos trąbki wzywa, a następnie wstać w odpowiednim momencie, a później zaśpiewać bratnie słowo. I oczywiście zawiązać krąg z iskierką, z czymkolwiek robicie podczas kręgu kończącego dzień, kończącego zbiórkę, wiecie o co chodzi. Tak samo mogę wam powiedzieć, że ognisko gasi się już po zawiązaniu kręgu. Dobra, kilka interesujących faktów na temat świeczkowisk i tak dalej, i tak dalej. Mogę wam powiedzieć, że na świeczkowiska, kominki, ogniska można zaprosić gościa. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie porozmawiać z waszymi podopiecznymi... Jestem chodzącą grzechotką. Jeżeli chcecie porozmawiać z waszymi podopiecznymi na jakiś temat, na który wy sami nie macie za dużego pojęcia, pamiętajcie, że to nie jest złe prosić o pomoc waszą kadrę, waszego drużynowego, waszą przyboczną, kwatermistrza, może komendantkę obozu, może chówcową oraz każdego innego, nawet cywila, który poprowadzi wam porządny kominek na dany temat. Tak samo, kolejny fun fact. Nie wiem, czy wiecie, ale jak siedzimy w kręgu, to nie wolno wyciągać do ognia nóg. Czyli nie siedzimy tak, tylko siedzimy tak. Oraz kolejny fun fact. Jak zawiązujemy krąg, poza tym, że dajemy prawa na lewą, to pamiętajcie o tym, że jak już zawiążecie krąg, to nic w tym kręgu w środku nie może być. Nie może być żadnej karimaty, nie może być żadnego śpiewnika, żadnej latarki, nie może być gitara wewnątrz kręgu. Jedyne, co może być wewnątrz kręgu, to ognisko, kominek lub świeczkowisko. Oraz szybka rada od byłej przybocznej, która potrafiła w bardzo nieudolny sposób robić kominki. Pamiętajcie, że gdy rozkładacie świeczki na świeczkowisko, starajcie się położyć na podłodze kawałek gazety albo cokolwiek, co uchroni podłogę przed zachlapaniem, przed woskiem. Mogę wam powiedzieć, że jeżeli to zrobicie, to jesteście na zawsze w serduszkach wszystkich sprzątaczek, które pracują w szkołach i nie tylko. I jeżeli tego nie zrobicie, to proszę zdawajcie sobie sprawę, że wypada, żebyście to wy wyczyścili później tą podłogę, ponieważ nie da się zrobić świeczkowiska bez nieuwalenia woskiem podłogi dookoła. I myślcie o tym wcześniej, zanim to zrobicie, bo naprawdę można nieźle oberwać od władz szkoły, jeżeli takie kominki robicie w szkołach albo w cudzych mieszkaniach, na przykład w domu waszej harcerki albo harcerza. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek podobał, będę bardzo wdzięczna za zostawienie łapek w górę. Dziękuję wam za 4,5 tysiąca follow obserwujących, subskrypcji.
na YouTubie. Jesteście niesamowici. Zwłaszcza, że nie było mnie miesiąc, a wy nadal obdarzaliście mnie zaufaniem i przybywało was coraz więcej. Wow! Pamiętajcie, jeżeli macie potrzebę, żebym zrobiła serię z piosenkami obrzędowymi, playlistę, covery z piosenkami obrzędowymi i typowo harcerskimi, to dawajcie znać w komentarzach, piszcie również, jakie piosenki mam coverować, a my widzimy się już w niedługim czasie. Do zobaczenia, cześć i czuwajcie!